Агресивность. Шановні товариші. Kiedy myśleliśmy, że PZPR jest potężna, ona już umierała. Kiedy to się zaczęło? Czy już za Gierka? Czy może dopiero za generała Jaruzelskiego? Kiedy partia schowała się za plecy komisarzy. I tam czekała na wyrok. Gdy przyszedł Gierek, przyszło z nim razem pokolenie technokratów. Co to była za grupa? Ja bym powiedział technokratyczna w dobrym sensie, bo trzeba jeszcze pamiętać o takiej rzeczy. To się dzieje po Czechosłowacji. Otóż Czechosłowacja, interwencja w Czechosłowacji była gorzką lekcją. Trzeba było dojść do wniosku, bardzo gorzkiego, że póki jest taki układ międzynarodowy, jaki jest, póty wielka zmiana jest niemożliwa. I na tym tle rodzą się postawy technokratyczne, dlatego że jeżeli wielka zmiana jest niemożliwa, to skupmy się na, mówiąc skrótowo, budowaniu dróg szybkiej jazdy. Gierek w ciągu swoich rządów w sposób widoczny poprawił sytuację socjalno-bytową Polaków. Polacy po raz pierwszy, nie waham się tego powiedzenia ukryć, mieli pieniądze. Dlatego, że program inwestycyjny Gierka stworzył nowych 3 miliony miejsc pracy. Pod koniec lat 70. rocznie budowaliśmy 300 tysięcy mieszkań. Na rynek zaczęły płynąć pieniądze z funduszu płac. Ludzie po prostu mieli więcej pieniędzy niż to było w latach 60. czy w latach 50. I za te pieniądze chcieli kupować. Częściowo im się to udawało. Mogli z określonymi kłopotami kupić małego Fiata. Mogli raz na 3 lata, ile pamiętam, wyjeżdżać za granicę i dostawali tam jakieś mizerne dolary, ale jednak dostawali. I te wszystkie fakty pobudzały ich oczekiwania. Ludzie chcieli więcej. A tymczasem gospodarka nakazowo-rozdzielcza już wyczerpywała swoje możliwości. Ja nie byłem nigdy entuzjastą ekipy Gierka, ale muszę przyznać, że w takim dziele modernizacji Polski otworzyła ona na początku lat 70. nowe możliwości. Nie byli naiwni, nie sobie wrażenie, taki gierkowcy, naiwnych społecznie, tak? Oni to po prostu był taki... Wielu z nich nie rozumiało na przykład tego, że taka modernizacja pozbawiona kontekstu politycznego będzie miała krótkie nogi i będzie rodziła również pewnego rodzaju konflikty społeczne, których nie da się rozwiązać, jeżeli się nie sięgnie do właśnie tych socjalnych problemów. Zaskoczenie, jakie dla ekipy Gierka i Jaroszewicza, bo to przecież Jaroszewicz miał kolosalną rolę w tym, zaskoczenie, jakim było fiasko czerwcowej podwyżki płac w 1976 roku. Przecież to zaskoczenie to jest powód do największego zaskoczenia. Jak ludzie doświadczeni i ludzie doświadczeni, przecież nie jacyś amatorzy polityczni, mogli przypuszczać, że uda się ten manewr, że się podniesie ceny jeszcze do tego pod pretekstem jakichś konsultacji społecznych, i że to się nie skończy wybuchem. Gierek w ciągu swoich rządów, w ciągu 10 lat swoich rządów poprawił w sposób znaczący sytuację socjalno-bytową Polaków.
ale jednocześnie uruchomił mechanizm narastania oczekiwań, które nie mogły być zaspokojone. I stąd ten wybuch, stąd strajki i tak dalej, i tak dalej. Gdy słabł Gomułka, pojawiały się w partii frakcje, pojawiała się Alternatywa. Gdy słabł Gierek, nic takiego w partii już nie było. Dlaczego? Bo w jednym Gierek był mistrzem, niewątpliwie, eliminowaniu konkurencji. Gierek potrafił rozgrywać te wewnętrzne układy w sposób mistrzowski. Pod tym względem Gomułka to w ogóle przy nim to powiedziałbym naiwniak polityczny. Proszę zobaczyć, o ile na samym początku, kiedy Gierek dochodzi do władzy, to w kierownictwie PZPR jest kilka układów wokół różnych wpływowych polityków, to pod koniec lat 70. już nie ma nikogo. Słowem, kryzys roku 80. ekipa gierkowska wchodziła świetnie zjednoczona, co... Oni twierdzą, że obalił ich Kania i Jaruzelski, których się nie pozbył. Oni tak twierdzą, to rzeczywiście w jakimś sensie to jest prawda, w jakimś sensie, w takim, że w momencie, kiedy oni doprowadzili kraj do wielkiego kryzysu, to z tego wielkiego kryzysu były teoretycznie biorąc dwa wyjścia. Albo trzeba było spróbować użyć siły, ale do tego właśnie trzeba było mieć po swojej stronie Jaruzelskiego i Kanie, albo trzeba było wyjść na drogę rozmów. Na szczęście ekipa gierkowska wybrała tę drugą drogę, ale wybrała tę drugą drogę w wielkiej mierze dlatego, że ta pierwsza była zablokowana. Ja nie sprzedaję ludzi. No nie. Dlaczego PZPR po sierpniu 80 się nie odrodziła? Była to partia, która była coraz bardziej konserwatywna i która w zasadzie broniła tylko swojego status quo, stanu posiadania i nic więcej. Tam już niewiele się rodziło w niej. Ja myślę, że ogromną część odpowiedzialności ponosi za to kierownictwo, które przejęło władzę od Gierka, czyli ekipa Stanisława Kani. To było kierownictwo, które było sparaliżowane podwójnym strachem. Zresztą to można zrozumieć, bo z jednej strony rosnący radykalizm Solidarności, z drugiej strony rosnąca niecierpliwość Związku Radzieckiego, więc ten strach nie był urojony, tylko że ci ludzie byli sparaliżowani tym strachem. I rezultat był taki. Właściwie nie robi się nic. Ludzie o nastawieniu liberalnym czy reformatorskim, którzy byli w partii i którzy chcieli, żeby po usunięciu Gierka pójść wyraźnie w kierunku reform i gdzieś idąc w kierunku reform spotkać się z umiarkowanym skrzydłem Solidarności i w ten sposób wyprowadzić Polskę z kryzysu, byli systematycznie odsuwani na bok w PZPR. Nie odgrywali zasadniczej roli. Z drugiej strony dostawali głos rzecznicy twardego kursu, bo przecież kto wraca z Kanią do biura politycznego? Mieczysław Moczar, na szefa warszawskiej organizacji PZPR bez formalnego członkostwa w biurze politycznym, bo nie był członkiem Komitetu Centralnego, ale systematycznie zapraszany na posiedzenia biura politycznego Stanisław Kociołek. Oni nie spadali z nieba. Równocześnie wielka taka ostrożność, jeżeli idzie o wprowadzanie ludzi o poglądach bardziej liberalnych. Właściwie do 9 zjazdu, tego nadzwyczajnego, ludzie tego typu są totalnie blokowani.
To nie ich się wprowadza do tego kierownictwa, które się ciągle rekonstruuje. To, że w PRL po upadku ekipy Gierka nie było zdecydowanego, wyraźnego opowiedzenia się na rzecz kursu reformatorskiego, powodowało, że partia była niezdolna do działania, bo ani nie prowadziła konsekwentnie reform, ani nie stosowała konsekwentnie środków represyjnych. Z drugiej strony, im bardziej PZPR pokazywała się jako niezdolna do działania, tym bardziej radykalizowała się Solidarność i rosły naciski radzieckie. Pytam się właśnie w 1981 roku moich znajomych poza Warszawą. A co się dzieje tam w tych komitetach partyjnych? Czy oni wychodzą, dyskutują, no, próbują się jakoś, no nie wiem, no tak jak wyszedł Kraśko, sekretarz w Poznaniu w 1986 roku, jeden, który wyszedł też, tak wiadomo, prawda? No i siedzą pochowani, patrzą przez okno, co się dzieje. Najpierw wychodzą do sklepu coś kupić, jeśli jeszcze mogą coś kupić, prawda? I to jest, znaczy ta partia nie była przygotowana na tego typu zderzenie. Znaczy, z wielkim ruchem społecznym, z wielką, no, emocjonalną, że tak powiem, pobudzeniem potężnym, no, z różnymi niebezpiecznymi, także tam nurtami w tym zakresie, niebezpieczeństwa anarchii, wszystkiego. Jaruzelski został pierwszym sekretarzem rok za późno. Próbował, ale też było na to już strasznie mało czasu, próbował wzmocnić pozycję tych reformatorów. No. Rakowski zostaje... I powiem tak, no, to zabrzmi bardzo nieskromnie, ale najwyżej może pan to wyciąć. Ale również ja. Pod koniec listopada generał Jaruzelski zaprosił mnie do rozmowy po to, by prosić mnie o objęcie kierownictwa Instytutu Marksizmu-Leninizmu. Miałem wtedy z nim 2,5-godzinną rozmowę ciągnącą się w noc, bo generał miał zwyczaj wtedy prowadzić wiele rozmów późno, więc zaczęliśmy, pamiętam, o 11 wieczór, a skończyliśmy po pierwszej. I to była ciekawa rozmowa, bo on mi między innymi sporo mówił o tym, na co on liczy, czego on chce od tego instytutu, czego chce ode mnie i tak dalej. To się wszystko doskonale wpisywało w taką koncepcję, że wyjdziemy z tego kryzysu właśnie idąc do przodu, czyli prowadząc reformy. To już było za późno, prawda? Oczywiście, że partia już była martwa, prawda? To już było za późno, to prawda. Że chociaż dla mnie na przykład ta rozmowa z generałem Jaruzelskim w koniec listopada pokazuje, że ówczesny szef partii i rządu nie wykluczał wtedy jeszcze możliwości, że uda się uniknąć stanu wojennego, że uda się dojść do porozumienia, chociaż to jest już po fiasku spotkania trzech, ale ciągle jeszcze trwają jakieś zakulisowe rozmowy i tak dalej. Stan wojenny złamał PZPR, to już praktycznie ona... Stan wojenny złamał PZPR całkowicie. I moim zdaniem po stanie wojennym PZPR się już nigdy nie podniosła. Sama partia też przecież jednak, no, ona też poniosła określone straty w stanie wojennym, prawda? Albo wiele osób złożyło legitymacje partyjne. To była ta ostatnia data, prawda? Po 13 grudnia, kiedy wiele osób składało legitymacje partyjne, prawda? No i to jednak składali ludzie, którzy, no, no nie byli kiepscy, no, krótko mówiąc, prawda? Jeśli wprowadzono stan wojenny, to partia już była schowana za plecami wojska, o czym świadczyli komisarze, ci, którzy przecież byli delegowani na terytorium każdego województwa i praktycznie do każdego zakładu pracy, a nawet do instytucji naukowych, naukowo-badawczych. Zatem można powiedzieć, że partia nie miała tej siły. Tym bardziej, że partia, jak powiedziałem, była także targana sprzecznościami, o czym świadczyły tak zwane struktury poziome w samej partii. Oznaczało to więc, że rozwiązanie, te, które proponowała twardogłowa część członków partii, także tych szeregowych, ale przede wszystkim kierownictwa, natrafiała na opór grupy reformatorskiej, ale z kolei grupa reformatorska też musiała się liczyć z czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim z naciskiem twardogłowych i jastrzębi w biurze politycznym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Przecież sam Breżniew mówił, że
Polski nie zostawimy, bratniej Polski nie pozostawimy w biedzie. Gdzieś w 1982 roku przyjechałem do Kalisza i razem z wojewodą, który był zawodowy oficer, pułkownik, jechałem jego samochodem z kierowcą, to ważne, że nie byliśmy tylko w dwóch, do takiego ośrodka konferencyjnego pod Kaliszem. Ja w pewnym momencie się spytałem, jak się układają stosunki z Komitetem Wojewódzkim PZPR. A byłem wtedy dyrektorem Instytutu Marksizmu Leninizmu KC na prawach kierownika Wydziału KC. Ten wojewoda się uśmiechał i mówił, no teraz to już zupełnie dobrze. No to ja zorientowałem się, że coś tego, a co dawniej nie? Tak, bo oni początkowo myśleli, że to oni będą rządzili. No więc to był charakterystyczny. On się w ogóle nie krępował. Pierwszy raz mnie widział. Wiedział, że jestem z centralnego aparatu partyjnego i to z dość wysokiego szczebla. Rozmowa odbyła się za plecami jego kierowcy, który to wszystko słyszał. Ten oficer nie miał żadnego zahamowania, żeby powiedzieć prawdę. Komitety partyjne straciły znaczenie. Jeżeli straciły znaczenie, to dlaczego generał Jaruzelski miał taki kłopot, żeby przekonać partię do okrągłego stołu? Partia straciła możliwość zrobienia czegokolwiek konstruktywnego jako partia, ale nie straciła możliwości utrudniania życia swojemu przywódcy. Praktycznie partii już nie było. Było masowe oddawanie legitymacji. Były struktury, ale nie było życia. Była sama materia, ale nie było w tym ożywczego ducha i chęci przeprowadzenia jakichkolwiek zmian. Tym bardziej, że te zmiany, jeśli chodzi o masy partyjne, wydawało się tym masom, że one są niemożliwe. Natomiast jeszcze reformatorzy, no właśnie typu Rakowskiego, Werblana, ale także generała Jaruzelskiego po części, na tyle, na ile mógł sobie pozwolić pierwszy sekretarz PZPR i premier rządu, mógł sobie pozwolić na tego typu łagodne traktowanie i wprowadzanie reform, ponieważ ciągle byliśmy pod obstrzałem i czujnym okiem Moskwy, Kremla. Partia w żadnym stopniu nie nadawała do tego, żeby z nią zrobić wielką zmianę. Tylko na szczęście, po pierwsze, nie miała żadnego przywódcy, który mógłby Jaruzelskiemu rzucić rękawice i rywalizować z nim z pozycji twardych. Bo wszyscy, którzy taką rolę by mogli odegrać, już byli całkowicie na aucie. Powiedzmy Stefan Olszowski, czy Tadeusz Grabski, czy tego typu. Z drugiej strony to byli ludzie ci, co byli. Myśli, mieli poczucie, że bez Jaruzelskiego oni są nikim. Każda partia rządząca ulega po pewnym czasie swoistej degradacji i destrukcji. Często do partii zapisują się ludzie nieideowi, nieuczciwi, nierzetelni. Mamy to zresztą do czynienia także w tak zwanej wolnej Polsce, gdzie wielu tak zwanych, ja mówię, wybitnych polityków, bo nie są wybitnymi politykami, pozmieniało partię 6- albo 7-krotnie. No nie chcę tu dawać przykładów, ale wszyscy je przecież mamy przed oczyma, te nazwiska. W ostatecznym momencie, jak na styczniowym posiedzeniu w 1989 roku Jaruzelski domaga się wyrażenia zgody na legalizację Solidarności, co jest zmianą o 180 stopni stanowiska, to ten Komitet Centralny nie chce tego zrobić, jest bunt. Ale w momencie, kiedy Jaruzelski razem z generałami Kiszczakiem, Siwickim i Rakowskim mówi, to w takim razie my rezygnujemy wszystkich stanowisk, to wtedy następuje panika. No bo kim byłaby ta większość Komitetu Centralnego bez tych ludzi, którzy by odeszli? To byłaby armia zdemoralizowana, zdezorganizowana i bez dowództwa. Wtedy jest oczywiście po niej całkowicie, więc niestety PZPR w końcowej fazie była śmiertelnie chora i była nie do uratowania.